Nazywam się Wioleta Zachwiej, mieszkam w Golinie pod Jarocinem, tam też pracuję we filii bibliotecznej, która no, pod Jarocin należy, to jest filia, miejscowość liczy około 2000 mieszkańców. I w ogóle tradycja jest moim, jakby powiedzieć, konikiem, bo mieszkam na wsi od urodzenia i po prostu no, żyję w tym, nawet pisałam pracę magisterską właśnie o kulturze ludowej. Współpracuję z przedszkolem, co miesiąc dzieciaki przychodzą do mnie na zajęcia, a że tutaj uczestniczyłam w tym Kolbergu, to postanowiłam utrwalić tradycje ludowe w naszej miejscowości. Zaniosłam do przedszkola przedmioty takie, które się dawniej używały. Miałam tarkę, żelazko na duszę, takie bardzo ciężkie, no i poszłam z tym do przedszkola. Dzieci były zdziwione, bo nie widziały w życiu takiego czegoś, dotykały te żelazka, że to takie ciężkie, co się tam robiło, że tam była ta dusza, trzeba było nagrzać w piecu i w ogóle. Ale na samym początku to przeczytałam legendę o Golinie. Tam jest kilka legend o Golinie, które kiedyś w sumie powstała taka książka Młodzież gimnazjalna, pytając swoich rodziców, dziadków, była spisana i to jest, powstała taka książka Legendy Ziemi Jarocińskiej. A na koniec nauczyłam ich tańca praczki, które tu właśnie na tym szkoleniu się nauczyłam. Miałam podkład muzyczny, razem z nimi śpiewałam, to jest łatwa piosenka, dzieci były zachwycone tym. Drugim moim zajęciem, w sumie zajęciami, które przeprowadziłam, to były ferie zimowe. Nazwałam je ferie na ludowo i to polegało też, że czytałam inną legendę, też króciutką. Później pokazałam im snutki golińskie, bo Golina słynie z tego, że tu jest taki haf nasnuwany. To jest taka tradycja przedwiekowa. Tutaj dziedziczka uczyła po prostu tego. I on jest znany, ten haft, można powiedzieć, w całej Polsce i na świecie. On jest bardzo drogi. A na koniec dzieciakom po prostu załatwiłam torby lniane i malowały motyw ludowy związany tu z Jarocinem. Na przykład Jarocin słynie z glana, nie wiem czy słyszałeś, glan po prostu muzyka rockowa, to jest, się wiąże z tym festiwalem i też jest festiwal gitarowy. Także były specjalne farby i właśnie dzieciaki te torby dostały do domu i malowały sobie po prostu. Najważniejsze, no czy się wszystko mi się tu pomogło, na przykład te różne zajęcia z dziećmi. To naprawdę, to jest pomocne, bo to wymyślanie, to mamy zajęć w bibliotece, teraz biblioteka ma takie zadania, że nie tylko książkę wypożycza, tylko po prostu różne, żeby przyciągnąć młodego czytelnika czy młodzież. Wszystkie zabawy, w ogóle te tańce. To jest świetna sprawa, te tańce, bo one nie są trudne, a dzieci się bawią. Wiadomo, że przychodzą na głośne czytanie do biblioteki, no ale jak ja im przeczytam bajkę, usiądą znudzone i co dalej? A co dzisiaj się będziemy bawić? To jest najważniejsze, no a to wymyślenie, a tutaj są naprawdę te pomysły to super, super, super.